I'm a drama. Don't panic, I'm the I'm a drama. You can hear my I'm a okej, okay, siemanko wszystkim, Maciej Piedrowicz z tej strony, kanał Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj kolejny materiał, który będzie dotyczył, można powiedzieć, przemiany. A bardziej, jak to zrobiliśmy? Znów nadamy tutaj, że tak powiem, troszkę smaczków odnośnie szkicu diety, szkicu treningu i tym podobne. Oraz oczywiście pojawi się kwestia dopingu, ponieważ to też wiem, że Was mocno interesuje. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Rafale. Rafał, czyli osoba, która zgłosiła się do mnie w sierpniu, w połowie sierpnia, natomiast czas oczekiwania jeszcze na to, by wszystko otrzymać, to, że tak powiem, około 2 tygodni, więc zaczęliśmy we wrześniu i teraz wlatuje Wam już pierwsza fotka, jaką Rafał wysłał mi w ankiecie, więc właśnie to widzicie. Z takiej pozycji zaczynaliśmy i Rafał zgłosił się, aby budować. I teraz tak, czy jest to sylwetka zatłuszczona? Oczywiście, że nie. Z perspektywy zawodów, sportów sylwetkowych i tak dalej jest to sylwetka zatłuszczona, ale jeżeli Rafał byłby w takiej formie podczas okresu masowego, zaawansowanego okresu masowego, to prawdopodobnie nadal ciągnąłbym tą masę, jeśli mowa o opiece trenerskiej, nie? Więc według mnie ok. Natomiast jeśli zgłasza się do mnie osoba, która na samym początku mówi: cześć, byłem na masie, jadłem w tym wypadku około 600 bądź 700 gramów węglowodanów w ciągu dnia i chciałbym dalej budować, a ja widzę, że sylwetka wygląda tak, a nie inaczej, jedzenie jest tyle, a nie mniej, to dla mnie to jest jasny znak, że ok, możemy budować, ale ten okres masowy będzie trwał dość krótko. Jeśli zaczęlibyśmy budowanie z tego pułapu, jeśli mowa o zatłuszczeniu organizmu, o zatłuszczeniu sylwetki, to myślę, że około 8 tygodni, maksymalnie 10 tygodni okresu masowego by tutaj czekało na nas, ale nie więcej, to pierwsza kwestia. Druga kwestia. Byłby bardzo duży problem z przejadaniem ilości jedzenia, ponieważ jeżeli już tak długo Rafał jadł taką ilość jedzenia, no to oczywiście byłby problem z tym przejadaniem i apetyt by poleciał mocno w dół, a nawet wydaje mi się, że mogłoby być tak, że jadłby te 700 gramów węglowodanów i byśmy dołożyli 100 czy nawet 200 gramów węgla i byłby totalny stop, ewentualnie problemy z trawieniem. Kolejną kwestią tutaj oczywiście, którą warto wspomnieć, jest to, że Rafał nie brał dopingu. Jest to osoba, która wcześniej kombinowała tylko i wyłącznie z peptydami, sarmami i tym podobne. Doping był o wiele, 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 wiele lat wcześniej i to też warto podkreślić, bo jest to osoba doświadczona. Na pewno wiele osób, które zgłoszą się i które nie mówią o mnie, mówią ogólnie o opiece trenerskiej, zgłoszą się do kogoś i zobaczą czyjeś przemiany w internecie, będą myślały, że okej, zgłaszam się do gościa X, 3 miesiące, 4 miesiące zrobi ze mnie to samo, co zrobił, przypuśćmy, takiego Rafała. Powiem Wam, że jest to może nie tyle co dość rzadki przypadek, co jeżeli jesteśmy osobami zaawansowanymi, mieliśmy wcześniej z tym sportem dużo wspólnego, wiemy jak trenować, wiemy jak się odżywiać, wiemy jak podejść do tego wszystkiego, nie popełniamy żadnych błędów od samego początku i nie ma żadnych odstępstw, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że takich odstępstw być nie może, to oczywiście jest nam o wiele łatwiej. Wiele osób również często, jak ja wstawiam tego typu przemiany, wiele osób, mam na myśli moich podopiecznych, często jest załamanych, bo z niektórymi robimy redukcję 3 miesiące, z niektórymi robimy redukcję 4, 5, niektórymi robimy nawet 6 miesięcy. Wszystko zależy od poziomu zatłuszczania naszego zaawansowania, więc tutaj z Rafałem wyszło troszkę inaczej, bo zajęło nam to 2 miesiące. Zajęło to 2 miesiące i teraz po kolei będą leciały fotki, jeśli mowa o... Tutaj zrobię Wam screeny z WhatsAppa bardziej, bo Rafał mi wysłał, prosił, jeżeli wysłał tego typu fotki i macie tutaj podpisane, jak to wyglądało. Szybko się to zmieniało, bardzo szybko nawet bym powiedział, więc widać, że mocno Rafał był podpuchnięty wodą, ale co jest bardzo istotne, to zwróćcie uwagę na to, jak zmieniła się sylwetka, nie tyle, jeśli mowa o samym zatłuszczeniu, co jak mocno odpowiedni plan treningowy może zmienić kształt naszych mięśni. Pamiętajcie, jeżeli idziemy na siłownię, robimy klatkę piersiową, mamy zakwas, ok, ale musimy zatkować mięśnie pod każdym kątem, z odpowiednią objętością, z odpowiednią intensywnością, gdzie tu Rafał oczywiście podkreśliłem, aby nie lecieć pod korek z ciężarem, nie robić tego wszystkiego do upadku, tylko trzymać delikatny zapas, trzymać się sztywnych założeń na zasadzie, dokładamy z treningu na trening
kilogramów bądź powtórzeń. Trzymamy się tylko tych serii, które są, nie robimy ani mniej, nie robimy ani więcej. No i jak widać, efekt finalny jest naprawdę fajny, bo sylwetka wygląda kompletnie inaczej. Na pewno jakby ktoś mi powiedział, że to było zrobione w 2 miesiące czy 3, to byłoby mi ciężko uwierzyć, właśnie takie rzeczy człowiek widział, nie takie rzeczy człowiek sam ze sobą robił. Więc ja wiem, na co stać ludzki organizm, jak ludzki organizm może się zmienić, natomiast to jest właśnie przykład osoby, która zrobiła naprawdę fajną przemianę i tak jak powiedziałem, ze względu na to, że jest osobą zaawansowaną, wie jak podejść do tematu, wie w jaki sposób należy trenować, odżywiać się i jakich odstępstw nie robić. Więc to chciałem Wam dzisiaj pokazać. No i teraz oczywiście najważniejsze, jak podeszliśmy tutaj strategicznie do aspektu, którym jest dieta. Jeśli mowa o diecie, tak jak powiedziałem na samym początku, około 600-700 gramów węglowodanów przez dłuższy okres czasu w ciągu dnia, więc pozwoliłem sobie, szczerze mówiąc, na cięcie hardkorowe, bardzo hardkorowe i też napisałem do Rafała, że będzie ciężko, ale schodziliśmy z tych węglowodanów nie stopniowo w dół, tylko polecieliśmy od razu w dół na maksa, dodając aktywność na delikatny poziom. Na początku nawet tej aktywności można było powiedzieć, że znikoma ilość, i tego jedzenia było cholernie mało, troszkę aktywności i wychodziliśmy z jedzeniem w górę. Wiem, że dla niektórych osób jest to prawdopodobnie o co chodzi, jak może zaczynamy, nie schodzimy powoli, tylko schodzimy w dół, a później jedzenie zwiększamy na redukcji, no właśnie po to, aby uzyskać taki efekt. Co, jak, dlaczego i tak dalej, no to nie będę może tłumaczył, bo jest to temat nie tyle co złożony i długi, co jest to temat, nawet bym powiedział, na jakieś szkolenie. Nie mówię, że ja jestem jakimś szkoleniowcem, mówię, że naprawdę, jeżeli osoba, która siedzi mocno dietetycznie, to myślę, że mogłaby zrobić na ten temat całkiem niezły i długi wykład. Natomiast w takim dużym skrócie, jeżeli nasz organizm pracuje na wysokich obrotach, je bardzo dużo i zejdziemy bardzo nisko z kaloriami, to oczywiście ten deficyt, mimo że jest bardzo głęboki, nie zastopuje nam, tak jak zazwyczaj bywa, procesu redukcyjnego. Jeżeli będziemy wychodzić wyżej, ewentualnie zrobimy nawet po tygodniu czy po 2 tygodniach refit, to wszystko zaskoczy, nadal będzie pracowało na odpowiednich obrotach. Bardziej wnikać w to nie będę, jak to robiłem, natomiast szczegółowe raporty, brak odstępstw, brak jakichkolwiek wymówek, no i jak widać, tak jak powiedziałem wcześniej, efekt zadowalający, więc w dużym skrócie schodziliśmy z jedzenia od razu mocno w dół, podbijaliśmy je do góry z każdym tygodniem i zaczynamy masę. Więc tak, można powiedzieć, troszkę nietypowo, ale robię to dość często. Teraz kolejna kwestia to oczywiście trening. Trening push-pull-legs. Wiedziałem, że tak naprawdę tą sylwetkę trzeba, że tak powiem, odżywić to ze sobą, odżywić to może być dietą, nadać jej życia, czyli częstsze treningi, mniejsza ilość serii na daną jednostkę, na daną partię podczas jednej jednostki treningowej. Natomiast powtarzalność treningu, czyli przypuśćmy klatka przy treningu push raz w tygodniu, później drugi raz w tygodniu, to samo z barkami, to samo z plecami. Więc oczywiście, tak jak widać, ta sylwetka się fajnie nadmuchała. No i wygląda to tak, jak wygląda. Teraz co do dopingu. Po 3 bądź po 4 tygodniach, bo wiedziałem, że będziemy budować, rozpoczęliśmy cypionat. W sumie nie wiem, co więcej powiedzieć, bo rozpoczęliśmy cypionat. To tyle. Rozpoczęliśmy cypionat po 3 czy po 4 tygodniach z myślą taką, że cypionat tam będzie się wkręcał te 2-3-4 tygodnie, powiedzmy na odpowiedni poziom, a przez te 2-3-4 tygodnie my zdążymy skończyć redukcję i wejść w okres masowy, więc nie dość, że wejdziemy w okres masowy, bo skończymy za 4 tygodnie redukcję, to cypionat będzie rozkręcony, no i mamy wszystko, że tak powiem, idealnie rozplanowane i zaplanowane. Oczywiście współpraca z takimi osobami jest, nie chcę mówić banalnie prosto, bo trzeba się troszkę nagłówkować, trzeba to ogarnąć, natomiast jest to tyle proste, że widzę, w którą stronę można to robić. Jeżeli ktoś tutaj napisze, że a tu byłem chory, a tu coś zjadłem, a tu to, a tu tamto, ciężko jest ocenić, co zmienić, w którym kierunku pójść i tak dalej. Tutaj jest to jasne, banalne i no, nie wiem, co więcej dodać. Myślę, że no, każdy jest w stanie zredukować, każdy jest w stanie zbudować. Sorki, że tak może spontanicznie tutaj nagrywam, ale robię tak zawsze, więc tak jak myślę, tak jak czuję, tak Wam tutaj o wszystkim mówię. No i teraz będziemy budować. Będziemy budować z aktywności. Schodziliśmy tutaj nie tyle co stopniowo, co pierwszy tydzień troszkę mniej, drugi już totalnie out. Okres masowy rozpoczęty, sylwetka wygląda coraz lepiej. Teraz macie zdjęcie sylwetki, jak sylwetka wygląda na początku okresu masowego. Woda się zaciągnęła, większa ilość węglowodanów nie zawsze powoduje, że jesteśmy napuchnięci. Odpowiednia ilość węglowodanów powoduje to, że sylwetka wygląda ostrzej. Ostrzej to jest właśnie tak jak tutaj. No i lecimy sobie powoli z budowaniem masy mięśniowej. Mam nadzieję, że
mniej więcej było to jasne, o czym powiedziałem. Słuchajcie, oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, co jest najważniejsze, nie napalajmy się, że każdy może to zrobić, ale mierzmy siły na zamiary, to po pierwsze, a po drugie pamiętajmy, że jeżeli ktoś trenuje lat 5, przypuśćmy, czy 6, czy 7, czy 8, to jest inna bajka, jeżeli trenujemy rok czy dwa i będzie o niebo ciężej. Natomiast pamiętajmy, że każdy kiedyś zaczynał, pamiętajmy, że jeśli nie teraz, to kiedy i pamiętajmy, że to nie przychodzi łatwo. Gdyby to przychodziło łatwo, to każdy by wyglądał właśnie tak. Każdy byłby wielki, każdy byłby zredukowany i suchy. Natomiast jest to naprawdę żmudny proces, można powiedzieć nudny proces, ale który trzeba tak naprawdę bardzo mocno polubić, aby to zaskoczyło, aby zmienić swoją sylwetkę, aby wyglądać lepiej i aby czuć się dobrze w swoim ciele, no i mieć troszkę więcej pewności siebie, przede wszystkim wyglądać jak facet, no bo wiele osób zacznie redukcję i nagle podejdzie do tego w ten sposób, a schodzi, ale wolno, myślę, że będzie szybciej, olać to i za rok czasu jest jeszcze więcej. Ktoś buduje i mówi, a kurde, chyba już minikat, bo już troszkę jest niewyraźnie. No i później redukuje, jest ten minikat, później znów masa, znów minikat, znów masa, znów minikat. Później robi taką typową, już taką mocną redukcję. Okazuje się, że zbudowano tutaj pół kilo masy mięśniowej, bo ktoś się bał, że znika żyłka na brzuchu czy na klatce piersiowej. To jest taki spór, gdzie nie szukajmy logiki, słuchajmy się kogoś, nie oceniajmy nigdy sami swojej sylwetki, jeśli nie potrafimy. Ja osobiście śmiało powiedzieć, że swojej sylwetki nie mogę ocenić, bo zawsze jestem za tłusty i zawsze jestem za chudy. To jest normalne, ma to każdy. No ale tak to wygląda i oczywiście zachęcam Was, abyście naprawdę ruszyli przysłowiowe 4 litery i wzięli się do roboty, bo da się, naprawdę da się. Kwestia po prostu tego, aby jakby szczerze z samym sobą działać na zasadzie, czy zrobiłem wszystko, co mogłem, czy na 100% wykonałem plan. Jeśli tak, coś takiego uda się zrobić, jeśli nie, to nie szukajmy tej winy w organizmie, w chorobach i tak dalej. Po prostu lenistwo. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszamy Was na grupę na Facebooku, zapraszamy na Instagram, MP Travis Progress, na Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Subskrybujcie, lajkujcie i dawajcie komentarz. Dzięki bardzo. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hejka.